Witajcie, z tej strony Patryk. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić unboxing i test mikrofonu pojemnościowego Superlux E205U oraz popfiltru Mozos PS1. Jest to mikrofon ze średniej półki cenowej. Wraz z przesyłką kupiłem go za 225 zł. Przejdźmy więc do rozpakowywania pudełka. W pudełku tym, jak widzimy, znajduje się stojak na mikrofon. Dzięki temu będziemy mogli go położyć na stole lub biurku. Mamy również kabel USB do podłączenia mikrofonu z komputerem. Jest on długi, bo ma aż 3 metry. Dzięki temu spokojnie nam starczy odległość. Mamy także pokrowiec na sam mikrofon. Mamy także instrukcję obsługi wraz ze specyfikacją techniczną. Spróbujmy teraz wkręcić stojak do mikrofonu. Mikrofon jest ładny, wygląda profesjonalnie i robi wrażenie solidnej konstrukcji. Podłączmy sobie do mikrofonu kabel USB. Drugą końcówkę przewodu należy podłączyć bezpośrednio do komputera. Oprócz samego mikrofonu, w zestawie kupiłem także popfiltr, aby mikrofon nie zbierał głosek krzyczących na S-y, a także głosek wybuchowych na P-by. Przejdźmy do jego rozpakowywania. Wyjmijmy popfiltr z folii. Teraz spróbuję to jakoś ze sobą skręcić. Następnie spróbuję przymocować popfiltr do mikrofonu. Wszystko gotowe. Teraz spróbujmy nagrać coś w Audacity. Pokażę Wam dźwięk na surowo bez żadnej obróbki, jak i również po odszumieniu i zastosowaniu odpowiednich filtrów poprawiających troszkę jakość. Na początku surowy dźwięk z mikrofonu bez żadnej obróbki. W sadzie na brzegu, niegdyś zarosłym pokrzywą, był maleńki ogródek, śnieżkami porżnięty. Pełen bukietów trawy angielskiej i mięty. Drewniany, drobny, w cyfrę powiązany płotek. Połyszkał się wstrząskami jaskrawych stokrotek. Grządki widać, że były świeże polewane. Tu stało wody pełne naczynie blaszane. Ale nigdzie nie widać było ogrodniczki. Tylko co wyszła, jeszcze kołyszą się drzwiczki. Świeżo trącone, blisko drzwi ślad widać nóżki. Na piasku, bez trawnika, była i pończoszki. Na piasku drobnym, suchym, białym na kształt śniegu. Ślad wyraźny, lecz lekki. Odgabnie, że w biegu. Chybkim był zostawiony nóżkami drobnemu. Od kogoś, kto zaledwie dotykał się ziemi. A teraz odsłuchajmy, jak brzmi dźwięk po odszumieniu, zastosowaniu równiarki, kompresora i dodaniu efektu broadcast. W sadzie na brzegu, niegdyś zarosłym pokrzywą.
Był maleńki ogródek, śnieżkami porżnięty, pełen bukietów trawy angielskiej i mięty. Drewniany, drobny, w cyfrę powiązany płotek. Połyszkał się wstrząskami jaskrawych stokrotek. Grządki widać, że były świeże polewane. Tu stało wody pełne naczynie blaszane. Ale nigdzie nie widać było ogrodniczki. Tylko co wyszła, jeszcze kołyszą się drzwiczki. Świeżo trącone, blisko drzwi ślad widać nóżki. Na piasku, bez trawnika, była i pończoszki. Na piasku drobnym, suchym, białym na kształt śniegu. Ślad wyraźny, lecz lekki. Odgadniesz, że w biegu. Chybkim był zostawiony nóżkami drobnemu. Od kogoś, kto zaledwie dotykał się ziemi. To wszystko. Dziękuję za uwagę.